Cześć, jesteśmy Monika i Paweł. Od roku podróżujemy własnoręcznie zbudowanym kamperem Ciapkiem. Obecnie odkrywamy dzikie zakątki gorącej Hiszpanii. Jeśli chcesz towarzyszyć nam w podróży, subskrybuj nasz kanał. Halo, siemanko! Witamy Was bardzo serdecznie. Cześć, witajcie! No my spaliśmy chyba w najdziwniejszym miejscu jak do tej pory. No na 100%. Ja się bałam tutaj zostać, ale w sumie już spaliśmy drugą noc, jesteśmy już tutaj trzeci dzień, to jest po prostu cudownie. Tak, jesteśmy koło miasteczka Rodalquilar w parku Cabo de Gata, oczywiście cały czas. Za nami znajduje się kopalnia złota. Widok jest trochę przerażający. Przyjechaliśmy tutaj wieczorem pierwszego dnia i te budynki wyglądały trochę mrocznie, ale okazało się, że jest spokojnie, cicho i naprawdę można spędzić tu cudownych kilka dni. Teraz przygotowujemy śniadanko, musimy się posilić i oprowadzimy Was po tej kopalni. No i jak Wam wspomnieliśmy, jesteśmy tutaj już trzeci dzień, to pokażemy Wam, co robiliśmy przez ostatnie dwa dni, bo okolica jest pełna zagadek, jaskiń, tuneli. Nagrywali tutaj różne filmy, m.in. Indiana Jones, więc będziemy starali się znaleźć te miejsca i Wam wszystko pokazać. No jak się okazuje, spaliśmy nie tylko w pobliżu kopalni, ale również w kraterze wulkanu, bo miasteczko i cała ta dolina Rodalquilar znajduje się właśnie w kalderze wulkanu, który miał erupcję 15 do 7,5 miliona lat temu. No i dzięki erupcji wulkanu i wszystkim procesom zachodzącym przez miliony lat powstało tutaj złoto. Tak, a po raz pierwszy złoto odkryto tutaj w 1864 roku. No i od tego czasu rozpoczęła się wielka gorączka złota. Tu musimy trochę zwolnić, bo droga się zwęża. Do 30. No i wchodzimy już na teren kopalni. Ta gorączka złota trwała tutaj do lat 70. Przez ten okres 100 lat różne firmy tutaj próbowały swojego szczęścia z mniejszym lub większym powodzeniem. Przewijały się tu firmy niemieckie, holenderskie, brytyjskie. Po wojnie domowej w Hiszpanii przejęła to firma państwowa hiszpańska. No i ostatnie wydobycie było właśnie w 1970 roku. Od tamtej pory kopalnia już jest nieczynna. No i pewnie zastanawiacie się, dlaczego te firmy bankrutowały, dlaczego te kopalnie bankrutowały. Otóż główną przyczyną była strasznie twarda skała, strasznie trudny proces wydobycia w ogóle tych rud, no i mała ilość złota w rudach. Drugim czynnikiem był fakt, że jest to teren półpustynny, także mała ilość wód powierzchniowych powodowała, że niestety no, te kopalnie były nierentowne. No i patrzcie na to, po tych schodkach raczej nie wejdziemy. No i tak jak mówiliśmy już wcześniej o takich kwestiach bezpieczeństwa, że w Anglii cały ten teren już by był zamknięty i niedostępny dla zwiedzających. To samo zresztą powiedzieli wczoraj nam taka para Francuzów, że we Francji byłoby to samo. No a tutaj Hiszpania i wszystko można zwiedzać. Wczoraj nawet były tutaj wycieczki dzieci ze szkół i po prostu chodzili sobie po całym tym terenie z opiekunem. No także taka jest właśnie Hiszpania. Sami musimy ocenić, co jest dla nas bezpieczne, gdzie chcemy wejść i co chcemy robić. No i właśnie za tą górą znajduje się olbrzymi teren, który zwiedziliśmy na rowerach, ale to o tym będzie później, z którego właśnie wydobywano urobek przy użyciu wiertarek pneumatycznych, materiałów wybuchowych i różnych metod. I cały ten urobek był właśnie transportowany tutaj, przerzucany do kadzi, tam było to wszystko wypłukiwane, no i dalsze przygotowywane do dalszego procesu wydobycia złota. A po zamknięciu tej kopalni, cały ten teren, jak i sama kopalnia
były świetną scenerią do nagrywania filmów. No i właśnie w 1986 kręcono tutaj film amerykański science fiction Solar Babies. Nie wiem, czy go znacie, czy nie słyszeliście, bo nie odniósł jakiegoś wielkiego sukcesu, ale właśnie tutaj w tych budynkach były kręcone sceny do tego filmu. Tutaj na dole jest też muzeum, które pokazuje, jakie tutaj zachodziły właśnie te procesy wulkaniczne, a także właśnie całą historię tutejszych kopalni. W dole widać, jak się ładnie rozciąga miasteczko Radel Kilar. Jest tam możliwość obejrzenia starych domów górników. Jest też piękny ogród botaniczny rozciągający się na powierzchni 8 hektarów. Także bardzo, bardzo piękna okolica. Dawaj, Paweł, żwirek, płuczemy złoto. Okej. Woda jest. Wczoraj miałem tutaj super przygodę, bo miejsce to ma niesamowitą akustykę. Postanowiłem pograć trochę na gitarze. No i jak zacząłem grać, to się odezwały żaby mieszkające właśnie w tych zbiornikach wodnych i zaczęły zagłuszać moją grę. Ale po pewnym czasie doszliśmy do pewnego takiego porozumienia. Jak grałem na gitarze, to wyobraźcie sobie, że żabki przez minutkę, dwie dawały mi pograć, ale jak już grałem za długo i trochę im się ta muzyka nudziła, zaczynały rechotać. I to rechotały tak, że praktycznie mnie nie było słychać. No to wtedy ja ich słuchałem, minutkę, dwie. Ja zaczynałem grać, one się uciszały i tak sobie graliśmy przez jakieś pół godzinki, może 40 minut, a może nawet i godzinę, bo się trochę zatraciłem w tym miejscu. No i ta piękna okolica zainspirowała również do kręcenia innego filmu. Steven Spielberg, latając tutaj sobie helikopterem, wybrał właśnie to miejsce do kręcenia filmu Indiana Jones – Ostatnia krucjata. Miejsca te znajdują się gdzieś tam daleko w tych górach i my te miejsca odkryliśmy jadąc na rowerach. Także zobaczcie sami, jak to było. Ale zarąbiście. Jezus. Nie wiem, ale widzę, że tu chyba jakaś żyła złota płynie. Żółto? Czuję złotko. Chyba coś przywiozę dzisiaj. No i tutaj, jak widzicie, cały czas mi się wydaje, że jest teren kopalni. Bo wszędzie tam takie kolorowe piaski w niektórych miejscach, elementy skał. Widać, że są tam jaskinie, tunele. Chociażby taki jak tutaj. Także nie wiem. Macie ochotę tam wejść ze mną, poeksplorować? No ja to się trochę boję. Także góry te są usiane właśnie takimi tunelami, którymi można wejść trochę. Ale nie za daleko. Widać tutaj jakieś ślady. No ale te tunele się tu ciągną, ciągną, słuchajcie. Dobra, zawracam, bo samemu to strach chodzić. Właśnie, a droga, którą jadę, to była droga, po której poruszały się ciężarówki. Z każdego takiego tunelu po prostu wydobywano urobek, chyba to się tak nazywa. Ładowano na ciężarówki i do tego miejsca, gdzie nocowaliśmy, wywrotki po prostu wysypywały cały zebrany materiał. Straszne to miejsce jest. Ten tunel to masakra. Widzę, że tą drogą można naprawdę tutaj objechać jeszcze różne atrakcje, jak wulkan, obserwatorium. Astronomiczne także. O, następny tunelik. Zobaczmy, co tam jest. Tutaj to wjadę rowerem. No ale kolejne pozostałości budynków. O jejku, jak widzę, no kopalnia ta zajmowała olbrzymi obszar tutaj. Pozostawiła po sobie fajny klimat. O jejku, trochę ciężko. Trasa, słuchajcie, wspaniała! Z góry widziałem gdzieś tutaj szlak, to był do takiej olbrzymiej jaskini.
się, kurczę, nie mogę teraz tam zlokalizować, ale postaram się to zrobić. No i słuchajcie, jeszcze raz się wybrałem na rower, bo nie mogę sobie podarować, że nie znalazłem tunelu Indiana Jones w tych górach. I przyjechałem jeszcze raz z Moniką. Hej! Także znaleźliśmy to. Tam właśnie kręcono film Indiana Jones i Ostatnia Krucjata. I to właśnie do tej jaskini wchodzili. No, podjazd był tu strasznie trudny. Ale daliśmy radę. Daliśmy radę. Zobaczcie, jak to jest fajnie, jak jesteśmy wysoko. No, czadowo było. Super. Dobra, to idziemy zobaczyć, co w tym tunelu. Zobaczcie, jaki tunel tutaj znalazłem. Obok tego Indiana Jones. Tu jest jeszcze normalnie drugi. Jest trochę zalany wodą. Tam jest wejście. A ja przejdę tu, zobaczę. Tam jest jakiś plac. Stamtąd przyszłem zobaczyć, co tu się dzieje. Coś wspaniałego. I tutaj plac jest w ogóle. Masakra normalnie. Tam jest następny tunel. Ale czad, to jeszcze są pozostałości po wzmocnieniach. Tam już się trochę pozawalało. No ale ewidentnie były tu pewnie jakieś maszyny. Kurna, ale zarąbiste miejsce, mówię wam. Takie trochę przerażające, ale ogólnie fajne odwiedzenia. No jak ten tak wygląda, to ciekawe, jak wygląda ten Indiana Jones. Monika założyła hełm. Tak, stwierdziłam, że lepiej założyć, bo tam coś może mi spaść na głowę. Dobra, idziemy. Po wizycie w pierwszym tunelu idziemy teraz zwiedzać drugi. Ja od razu mówię, że ja po prostu boję się takich miejsc. I nie to pezy, a wiem, że tu są. Może we włosy ci nie wleci, bo masz kask. No nie. Oh my God. Matko, gdzie on tam prowadzi? Ja jestem w szoku, to jest wielkie. Masz telefon? No. No dobrze, bo tam widzę, latareczki się przydadzą. Ktoś tam idzie, widzisz? Aha. Mi się wydaje, że jest ciemno, ale ja mam okulary. Dobra, to ściągnę. Ja już jestem tyłą. O, tu się robi mokro. O nie, ja się tu już boję. Czego się boisz? Co tu leży? No worki jakieś, nie wiem z czym to, z cementem czy... Nie no, nie z cementem, z jakimś pyłem. A zwłoki. Albo mumie. Mumia to teraz przyjdzie do ciebie. Dobra, ja to jestem ciekaw, co tam się dzieje na samym końcu. O nie. Uważaj na głowę. Nie bój się, to są tylko worki z jakimś pudrem. Ty, może ty weźmiesz, będziesz miała do pudrowania. Może to koka. Ktoś składuje tutaj. Weźliśmy do jakiegoś magazynu. No. Ale wygląda to trochę dziwnie, a już tyle przeszliśmy. Bo właśnie o tych workach mówiłem. Wyjazdo. O my God. Jak pięknie! Wow. Ale cudownie! No, tamtą drogą jechaliśmy całą. Tak, no tamtą drogą. Z tą rzeczką. Ale czad. Zastanawiam się tylko, jaka to była scena. Muszę sobie przypomnieć, bo już... Słuchajcie, właśnie sobie uświadomiłem, jaki jestem stary. Nie pamiętam tej sceny. Chyba sobie obejrzę gdzieś Indiana Jones i Ostatnią Krucjatę. Dajcie znać w komentarzach. Czy pamiętacie, gdzie to było? Kurczę, bo ja nie bardzo. Ale warto było tu przyjechać. Warto było się tu wspiąć, nie, kotek? Tak. Czad. Chcesz tam zejść na dół? Nie. Okej. To wracamy. Musimy tym wracać. Korytarzem nam, pełnym koki. Jak ktoś nam zabierze rowery, to będzie oj, no, dokładnie, to spadamy. Ale morze. O, tam jest za tymi górami wszędzie morze. Ale to wieje. Z tej strony takie bardziej, że tak powiem, straszne to wejście. Jaskinia smoka. Jaskinia smoka. A w środku koka. To się udało. No i dotarliśmy do kresu naszej wędrówki. O Boże. Ale mi adrenalinka skoczyła, powiem wam szczerze, bo tam w niektórych miejscach było trochę pozawalane, to nie? Tak, no tam po środku to było mocno obsypane. Tu podtrzymywały to takie metalowe łuki. Aha. A tam na środku aż był po prostu zgięty jeden łuk i takie wielkie kamienie osypane.
O, adrenalina po prostu. Boję się strasznie takich miejsc, ale dałam radę. Warto tutaj przyjechać. Już. Co, wracamy, nie? Tak. No to teraz posiłek jakiegoś pomarańczka. I lecimy. Energetycznego. I lecimy dalej. Dawaj, Monia, dawaj, dobrze! Dobrze, dobra pozycja, dobrze! Super! Jak to gorąco! Ile jechaliśmy w tamtą stronę? 45 minut bodajże. Tak, no z jakimś tam zwiedzankiem takich drobnych tuneli. Godzinę 40 nam zajęło, ale tam byliśmy długo, pochodziliśmy, a wracaliśmy to chyba z 5 minut. 10? Nie wiem. 15 może, 15. Ale jest w dół fajnie, w tamtą stronę ciężko. Nie, dla mnie było 5 minut, bo po prostu to w tamtą stronę pod górkę, a w tą stronę z górki. Tak, ale fajnie przesło było, nie? Przesło po prostu masakrycznie. Super było. Super. Także jak widzieliście, rowerem można zjeździć bardzo dużo. Dzięki naszym rowerom znaleźliśmy tunel Indiana Jones. Złota nie znaleźliśmy. No niestety nie. Jedynie worki z białym pudrem. Tak. Okazało się, że są to pozostałości po właśnie prostu, kręceniu filmu. Po kręceniu tych scen filmowych. Także no niestety. Produkcji nie chciało się zabrać, bo było to zbyt kosztowne, więc no. Zostawili. No ale jest to jakaś atrakcja, trochę straszy ludzi. No i co? Fajnie jest też czasami odbić w ląd. Mi szczerze już to wybrzeże troszeczkę się ochwaciło, czego się nie spodziewałam, że kiedykolwiek ja to powiem. Ja byłem w szoku. Ale za instynktem Pawła i jego poszukiwaniem ścieżek rowerowych dotarliśmy właśnie tutaj. Jest to naprawdę niesamowite, ciche, dzikie miejsce. Można tu cudownie spędzić czas. I wyciszyć się, odpocząć. Tak, i czasami warto właśnie odjechać od tego morza odrobinę i trochę się zagłębić w ląd. No i przy tym można odkryć takie ciekawe miejsca jak właśnie kopalnie, bo już jest to nasza druga w sumie kopalnia. Jedna była nad morzem, będziecie mogli zobaczyć to tu bądź tu. Jest tam filmik o tym. Także no, mam nadzieję, że cały Śląsk nas już niedługo będzie subskrybował. Pozdrawiamy wszystkich górników. Tak, pozdrowionka, słuchajcie. Także co, już będziemy chyba kończyć z tego vloga. Zapraszamy do subskrybowania naszego kanału. Dziękujemy za wszystkie komentarze, za lajki, za wsparcie. Jesteście niesamowici i do zobaczenia w następnym odcinku. Tak, zapraszamy na kolejne dzikie hiszpańskie przygody. Hej! Hej!